Tak jak w każdym biznesie, parku rozrywki, restauracji, centrum handlowym, potrzebny jest pierwiastek ludzki, aby te miejsca można było nazwać takimi nazwami. Tak samo było z Mega Pizza Plexem, bynajmniej do jakiegoś czasu. Jednakże jakiś czas później Fazbear Entertainment zdecydowało się na zastąpienie prawie wszystkich swoich ludzkich pracowników specjalnie skonstruowanymi robotami. I dzisiaj sobie o nich powiemy. Staw-boty to trochę mniej zaawansowani bracia i siostry animatroników. Zanim przejdziemy do właściwej historii, omówmy ich wygląd i zadanie każdego z ich wariantów. Podczas gdy wszystkie staw-boty różnią się schematem kolorów w zależności od ich roli, wszystkie mają ten sam podstawowy design. Staw-boty mają białą, owalną głowę z wycięciami na dwa białe oczy z czarnymi tęczówkami. Po bokach głowy umieszczone są dwa owalne elementy. Pod każdym wycięciem za to znajduje się jasnoszary spiczasty dekiel, a przez środek oczodołów biegnie segment. Ich twarze mają brzoskwiniowo-różowe rumieńce poniżej oczu. Tułów za to składa się z pojedynczego segmentowanego metalowego kręgosłupa, z przodu którego znajduje się element przypominający części garnituru z guzikami, zakrywający jego połowę. Słowo staw jest namalowane na tylnej części elementu na klatce piersiowej, a dwa przewody wystają z obu stron dolnej połowy tej części, łącząc się z odpowiednimi ramionami. Kuliste stawy barkowe łączą ramiona z tułowiem. Górna połowa ramion jest odsłonięta, a dolna część jest pokryta elementem przypominającym rękaw, kończąc się trójpalczymi dłońmi. Cylindryczna talia łączy obie połowy staw-bota, a po bokach znajdują się światła. Dolna połowa staw-bota składa się z jednej zwężonej się ku dołowi części, która kończy się dwoma kołami. Teraz możemy przejść do wariantów staw-botów, jakie występują. Na początku omówmy najbardziej powszechne boty, które wręcz wylewają się z Pizza Plexu, a będą nimi oczywiście Security Boty. Ich głównym zadaniem jest pilnowanie obiektu, jednakże w Security Breach zyskują jeszcze dodatkowe zadanie, czyli szukanie Gregorego. Poruszają się prostymi schematami ścieżek. Również posiadają latarkę w swoim arsenale, jak i czapkę z napisem Security. Gdy zauważą kogoś, mogą automatycznie powiadomić inne staw-boty, jak i wszystkie animatroniki w Pizza Plexie, które magicznie potrafią się teleportować od razu za nasze plecy. A i tak nas nie zauważają. Teraz... o nie... map-boty. Jak sama nazwa wskazuje, te roboty dają mapę. No cóż odkrywczego. Noszą biały kapelusz i owalne okulary, a ich zadaniem jest... dawanie nam mapy. Tak, to wszystko co robią. Następnym rodzajem robotów są party-boty, które za zadanie mają wpuszczać na konkretne atrakcje, jak na przykład Phaser Blaster, po ukazaniu odpowiedniej przepustki jednorazowej. Co je wyróżnia od innych staw-botów jest to, że zamiast jednej ręki posiadają przymocowany ekran, do którego należy przyłożyć lub też włożyć party-passa. To taki jego informacyjny ekranik. Skoro już jesteśmy przy Phaser Blaście, możemy też nadmienić Alien Staw-boty, czyli staw-boty przerobione, aby reprezentować kosmitów. Występują tylko i wyłącznie w Phaser Blaście i ich głównym zadaniem jest wygranie gry w Capture the Flag, przy jednocześnej próbie zastrzelenia gracza laserowym pistoletem, a on wygląda jak zwyczajny staw-bot, ale za to ma zielony kask z antenami i pistolet w ręce. Możemy teraz zająć się Comedy Botem i Magician Botem, którzy pojawiają się w sumie na zmianę w każdym ranie gry. Comedy Bot nosi kapelusz i jego zadaniem jest opowiadanie nieśmiesznych dowcipów, które dzięki temu w jaki sposób są wypowiadane, wydają się śmieszne. Magician Bot za to też ma kapelusz, ale do tego czerwoną muszkę i pelerynę. A jego zadaniem jest, no właśnie, nie pokazywanie magicznych sztuczek, jakby można było się tego domyśleć po nazwie, a robienie tego samego co Comedy Bot, czyli po prostu to jest zwyczajny reskin. Istnieje też mroczny wariant staw-botów, jakich znamy, który znajdziemy tylko i wyłącznie w nieużywanych podziemnych kompleksach pod Pizza Plexem, o których, nie wiem, każdy jakby zapomniał. Jest to mocno zdewastowana wersja Security Bota, jednakże w przeciwieństwie do niego, w przeciwieństwie do oryginalnych Security Botów, są w stanie nas zabić. Kolejnym botem, jaki możemy omówić, jest Driver Assistant Bot. Ma on za zadanie wspomagać w kierowaniu osoby, które są zbyt niskie, aby samemu kontrolować kokarda.
Posiada kask i logo Roxy Raceways na torsie. Pizza Bot za to występuje tylko w kuchni jako kucharz i dostawca pizzy w Pizzaflexie. To jest jedyny bot, którego jesteśmy w stanie kontrolować za pomocą specjalnego panelu w biurze ochroniarza. Następnym stawbotem będzie serverbot, czyli nic innego jak sprzedawca jedzenia i kelner. Występuje w restauracjach i działa po prostu jak pracownik restauracji. Nosi kolorową koszulkę i czapkę z wentylatorkiem wyciągniętą prosto z lat 80. mimo tego, że jest w roku 2050. No i czas na workerboty, czyli pracowników budowlanych Pizzaflexu. Tak, na początku może i byli normalni pracownicy, którzy budowali Pizzaflex, jednakże po pewnych wydarzeniach, które są omawiane w książce, zdecydowano ich zastąpić robotami. Noszą żółty hełm budowlany. No i finalnie został nam ostatni rodzaj stealthbota, jakim jest maskbot, czyli nic innego jak przerobiony mapbot z zajęczymi uszami. Także to może być ojciec Cassie, ale to pewnie będzie na inny film. Jak widzicie, stealthboty są różnorodne i ciekawe, co czyni je perfekcyjnymi pracownikami. To tyle z tego filmu. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba i lajka, aby zobaczyć więcej takich materiałów. Do następnego tygodnia.